Od mężczyzny, który jadł tyle, że nawet restauracja jesz ile chcesz nie domogła, po krowę, która uciekła z rancza, aby zjeżdżać po zjeżdżalni wodnej. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. A partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep megakoszulki.pl, który z okazji Black Week przygotował dla Was atrakcyjne promocje i przeceny sięgające kilkudziesięciu złotych. Koszulki, bluzy, czapki, poduszki, a nawet koce z kapturem, wszystkie z fantastycznymi gotowymi nadrukami lub których nadruk możecie zaprojektować sami w specjalnym intuicyjnym kreatorze. A jeśli chcecie mieć je jeszcze taniej, bo mam dla Was ekstra kody, które obniżą ceny wybranych kategorii o dodatkowe 20, 30 lub nawet 50%. Także czyż to nie idealna okazja, aby nie tylko wystroić siebie, ale i zaopatrzyć się już w prezenty na święta i mieć spokój później? Kody wraz ze wszystkimi linkami zamieszczam w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Pewien Chińczyk, znany jedynie jako Mr. Kang, został wyrzucony z restauracji typu jesz ile chcesz, ponieważ rzeczywiście jadł ile chciał. Podczas pierwszej wizyty mężczyzna miał zjeść aż 1,5 kg świńskich nóżek, a podczas kolejnej od 3 do 4 kg krewetek, każdorazowo wypijając nawet 30 butelek mleka sojowego. Według właściciela restauracji, każda wizyta mężczyzny przynosiła straty rzędu kilkuset złotych. Numer 9. Pewna TikTokerka z bólem głowy, o to nowość, bo to zazwyczaj mnie boli głowa, kiedy oglądam TikTokerów, zamiast tabletki z ibuprofenem, rzekomo połknęła przez przypadek i z roztargnienia jedną ze słuchawek AirPods. Jak twierdzi, połknięta słuchawka wciąż łączyła się z jej iPhone'em, kiedy dzwoniła przez telefon. Na dowód podzieliła się nagraniem, na którym oprócz jej głosu z jednej ze słuchawek, słychać również burczenie w brzuchu, nagrane przez drugą. Numer 8. Władze duńskiej miejscowości Slagles wydały aż 100 tysięcy euro, aby wysprzątać miejscową plażę z zalegających na niej wodorostów i plastiku, po czym wszystkie śmieci wyrzuciły z powrotem do morza. Burmistrz nie ma jednak sobie nic do zarzucenia, gdyż jak twierdzi, plażę wysprzątano dla plażowiczów, a nie dla środowiska. Poza tym prędzej czy później śmieci te i tak wylądowałyby w morzu. Numer 7. Pewna babcia z Georgii oraz jej 6-letnia wnuczka zostały wyrzucone z hotelu w środku nocy, po tym jak kobieta oceniła hotel na 3 gwiazdki zamiast 5. Przy czym kobieta nie zrobiła tego na złość. Po prostu w środku pobytu dostała od hotelu e-maila z prośbą o opinię. Napisała więc: hotel zapuszczony, basen zamknięty, toaleta nie spłukuje dobrze. Opinia ta najwyraźniej tak wkurzyła menadżera, że kilka minut później do drzwi kobiety pukała już policja, zmuszając ją i jej wnuczkę do znalezienia nowego hotelu. Numer 6. Antyszczepionkowcy to prawdziwi geniusze. W internecie podobno nie brakuje ogłoszeń, w których osoby nieufne wobec szczepionek szukają osób, od których celowo mogłyby zarazić się koronawirusem. Wszystko po to, aby uzyskać status ozdrowieńca, a tym samym uniknąć obostrzeń bez konieczności szczepienia się. Numer 5. Brazylijskie media podbija z kolei krowa, która uciekła z rancza 800 km od Rio de Janeiro, tylko aby utknąć na zjeżdżalni wodnej jednego z kurortów morskich. Tak, krowa w jakiś sposób zdołała wdrapać się po stromych schodach aż na szczyt, aby następnie wskoczyć do rynny i rozmyślić się w połowie. Z drugiej strony krowa ma niebywałe szczęście. Zjeżdżalnia przeznaczona jest dla osób do 200 kg. Podczas gdy sama ma ponad 350. Numer 4. Australijski dziennikarz przeleciał aż 10 tysięcy mil na ekskluzywny wywiad z Adele, tylko po to, aby wywiad został odwołany, po tym jak powiedział, że jeszcze nie słuchał jej nowego albumu. Adele poczuła się tak urażona, że jej producent postanowił wstrzymać prawa do nagrania z wywiadu. Dziennikarz z Londynu wrócił z niczym. Numer 3. Narodowcy ich nienawidzą. Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Notre Dame, homoseksualni mężczyźni znacznie lepiej radzą sobie na uczelniach wyższych w USA niż mężczyźni heteroseksualni. Podczas gdy tytuł licencjata posiada zaledwie 36% wszystkich dorosłych, wśród gejów jest to aż 52%. Jeśli chodzi o tytuł magistra, jest to kolejno 3% i 6%, czyli aż dwa razy więcej. Numer 2. Jak się okazuje, stereotypy nie zawsze są przesadzone i niezgodne z prawdą. Zgadnijcie, kierowcy jakiej marki samochodów według innego badania zostali uznani za kierowców o największych skłonnościach psychopatycznych. Tak, oczywiście BMW. Według badania przeprowadzonego na 2000 kierowców różnych marek i modeli samochodów, to właśnie kierowcy BMW najczęściej wykazywali zachowania antyspołeczne i zachowywali się jak psychopaci. Na skali od 0 do 36 kierowcy BMW uzyskali prawie dwa razy wyższy wynik
wynik niż wyniosła średnia. Niewiele niżej, na drugim miejscu, znaleźli się kierowcy Audi, co dla wielu też nie powinno być zaskoczeniem. Numer 1. Z okazji tegorocznego wąsopada, corocznej akcji polegającej na zapuszczaniu wąsów w listopadzie, mając podnosić świadomość na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, australijska marka odzieży Politics wypuściła jedyny w swoim rodzaju garnitur zrobiony z prawdziwych męskich wąsów. Aby uniknąć swędzenia, firma wyścieliła jego wnętrze delikatnym materiałem, ponadto z nadrukowanymi propozycjami tematów do rozmowy, głównie na temat męskiego zdrowia. Okej, i tym swędzącym jak digi-dongi akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o stronie megakoszulki.pl, gdzie z okazji Czarnego Piątku czekają na Was mega promocje na koszulki, bluzy, czapki i dziesiątki innych akcesoriów z olbrzymim potencjałem prezentowym. Kody na nawet -50% i wszystkie najważniejsze linki znajdziecie w opisie, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!